Na program zaprasza sponsor Miasto Radom. Na program zaprasza Strefa Dobrego Smaku. Lokale nie na żarty. Na mecz zaprasza sponsor firma Wosztyl EU. Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Na piłkarskie święto zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski. Halo, halo, dzień dobry ze Stadionu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Radomiu. Mówi Państwu Paweł Waniek. W imieniu swoim telewizji Zebra oraz partnerów dzisiejszej relacji, którymi są prezydent miasta Radomia, pan Radosław Witkowski, firma Carglass, Marcin Zagożdżon, firma Windor, Paweł Redestowicz, Wosztyl EU oraz Strefa Dobrego Smaku, czyli lokale nie na żarty. Zapraszam na mecz 33. przedostatniej kolejki rozgrywek drugoligowych, w którym to zmierzą się ze sobą ekipy Radomiaka oraz Legionowi Legionowo. Długoletni kibic Radomiaka ostatnio obecny na wszystkich wyjazdowych meczach, pan Zbigniew Wasolowski. Minutą ciszy uczcimy jego pamięć. Dziękuję bardzo. I dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy, proszę Państwa, od minuty ciszy poświęconej wieloletniemu kibicowi Radomiaka. No niestety, to jest też część życia. Życie przemija. Radomiak był ważną częścią życia tej osoby i to bardzo wzruszające, ale na pewno godne, że również właśnie wieloletnich kibiców, nie tylko działaczy, nie tylko zawodników, ale również właśnie tych najwierniejszych fanów, którzy są z zespołami na dobre i na złe, z tymi zespołami, które kochają, właśnie potrafi się uhonorować w ten sposób. Wracając jednak już do dzisiejszego spotkania, drużyna Legionowi Legionowo zapewniła sobie drugoligowy byt na przyszły sezon. Bilans drużyny spod Warszawy wynosi 11 zwycięstw, 9 remisów i 12 porażek, co przekłada się na 42 punkty. Przed tygodniem podopieczni Mirosława Jabłońskiego pokonali drużynę, która dość długo liczyła się w walce o awans, w walce o miejsce barażowe, czyli Siarkę Tarnobrzeg, 1-0. Z kolei Zieloni nie wykorzystali doskonałej okazji do tego, aby zbliżyć się na jeden punkt do drużyny Puszczy Niepołomice, która w poprzedniej kolejce zremisowała swoje spotkanie w Bełchatowie. Radomiak prowadził już co prawda z Gryfem Wejherowo 3-1, ale ostatecznie stracił bramkę na wagę zwycięstwa w doliczanym czasie gry, bowiem w Wejherowie padł wynik 3-3. Zanim sobie jeszcze powiemy o sytuacji Radomiaka w tabeli, pozwolicie Państwo, że przedstawię składy, w jakich wybiegły już obydwa zespoły na murawę, wyprowadzone przez arbitra głównego tego spotkania, którym jest pan Mirosław Górecki z Katowic. Zaczynając od drużyny Legionowi Legionowo. W bramce z numerem 33 Adam Wilk. Dalej 16 Mikołaj Grzelak. 4 Aleksander Bajat. 27 Marek Krotofil. 2 Krystian Miś. 14 Patryk Koziara.
5 Tin Kulejanowicz, 77 Mateusz Żebrowski, 19 Krystian Wójcik, 9 Daniel Kraska oraz 7 Paweł Garyga. Na ławce rezerwowych z numerem 1 Łukasz Kszczuk, 8 Ernest Dzięcioł, 15 Mateusz Wajdzik, 6 Maciej Goliński, 17 Jan Malik, 22 Wojciech Kalinowski i numer 28 Konrad Zaglika. Trenerem drużyny gości, o czym już wspomniałem, jest pan Mirosław Jabłoński, a przed chwilką mieliśmy pierwszy gwizdek w tym spotkaniu i już próba zagrania długiej piłki w wykonaniu zespołu z Legionowa. Przechodząc szybciutko do składu Radomiaka w bramce z numerem 27 Adrian Szady, dalej z 13 Mateusz Spychała, Kamil Kościelny, numer 14 Piotr Górzęda, numer 22, z 19 Bartosz Szulkowski, Mateusz Stomporski, numer 8 Matthew Bęba, 75 Simon Kolina, 23, kapitan zespołu Radomiaka w tym spotkaniu Dawid Kwiek to numer 32, z 11 Kamil Cupriak i numer 9 to Rossi Pereira Leandro. Jeżeli chodzi o ławkę rezerwowych, o tym za chwilę, bo trwa pierwszy atak Radomiaka, ale połapali się tutaj teraz w tej sytuacji obrońcy Legionowi, ale tylko na chwilę. Będzie dośrodkowanie piłki w pole karne i pewną interwencją po raz pierwszy w tym spotkaniu popisuje się Adam Wilk. A szybciutko jeszcze, jeśli chodzi o ławkę rezerwowych, Radomiaka z numerem 1 Piotr Banasiak, 18 Cinonzo Agu, 24 Szymon Stanisławski, 21 Dariusz Brągiel, Maciej Filipowicz z numerem 17, Michał Grudniewski z numerem 2 i Bartosz Zakrzewski z numerem 6. A teraz będziemy mieli pierwszy rzut rożny dla drużyny gości w tym spotkaniu. Gości, którzy, jak już wspomniałem, zapewnili sobie ligowy byt. Mówił o tym również trener Podoliński na przedmeczowej konferencji prasowej. Natomiast Radomiaka i Puszczę, bo warto do tego wrócić, cały czas dzieli w tabeli 3 punkty, co oznacza ni mniej, ni więcej, a to, że jeżeli dzisiaj zespół Jana Furlepy zdobędzie komplet oczek, to zapewni sobie bezpośredni awans na zaplecze Ekstraklasy. Teraz płaskie dośrodkowanie w pole karne Radomiaka i oddalamy zagrożenie spod własnej bramki. No wielka szkoda, że nie udało się wykorzystać tej okazji, która pojawiła się w Wejherowie. Było już naprawdę dość bezpieczne prowadzenie Radomiaka, ale Gryf w tamtym spotkaniu nie odpuszczał, grał do końca. No i to mu się opłaciło w doliczonym czasie gry, kiedy padła bramka na 3-3. Co prawda Radomiak cały czas ma możliwość zrównania się z Puszczą Niepołomice punktami, ale w takim wypadku to właśnie zespół z województwa małopolskiego awansuje na zaplecze Ekstraklasy, bowiem w bezpośrednich pojedynkach z Radomiakiem padł remis w Niepołomicach, a w Radomiu to właśnie Puszcza wyszła zwycięsko z tej konfrontacji, wygrywając 1-0. Był to pierwszy zespół i przez długi czas jedyny, który dał radę w Radomiu zdobyć komplet oczek. No mamy nadzieję, że dzisiaj do grona takich zespołów nie dołączy Legionowia Legionowo. Za chwileczkę od bramki Adrian Szady. Zespoły dzieli w tabeli zaledwie 3 miejsca, natomiast aż 13 punktów. A wspominam o tym dlatego, że generalnie rzecz biorąc różnice punktowe pomiędzy poszczególnymi zespołami w drugiej lidze nie są zbyt duże. Często się mówiło, czy to na konferencjach, czy też już po spotkaniach, że druga liga to naprawdę liga wyrównana, gdzie każdy może wygrać z każdym. No jeżeli byśmy sobie spojrzeli w tabelę, proszę Państwa, to absolutnie nie są to wyświechtane slogany. Na razie wiemy tyle, że na pewno szeregi drugoligowców opuszcza Polonia Bytom i że do pierwszej ligi awansował Raków wraz z Odrą Opole. Natomiast na zdecydowaną większość pytań być może odpowiedź poznamy w dniu dzisiejszym, czyli w przedostatniej kolejce całego sezonu, i to chyba najlepiej świadczy o tym, że rzeczywiście druga liga to bardzo wyrównany poziom rozgrywkowy. Cały czas o ligowy byt walczy kilka zespołów. No i zobaczymy, kto dzisiaj dołączy do Spadkowicza z Bytomia, a kto do świeżo upieczonych Beniaminków pierwszoligowych. Próba dośrodkowania teraz i dobra akcja Radomiaka, proszę Państwa, w czwartej minucie tego spotkania. Jeszcze wybroniona ta główka przez Adama Wilka, ale to nie będzie koniec, ponieważ za chwileczkę Radomiak z rzutem rożnym z prawej strony boiska. Od pierwszych minut oczywiście doping ze strony miejscowych kibiców, którzy pomimo tej dość nietypowej pory obiadowej, po raz kolejny dość licznie stawili się na stadionie przy ulicy Narutowicza 9, aby wspierać Radomiaka w ostatnim, być może, meczu u siebie, przed własną publicznością. Oczywiście no to będzie nieaktualne, jeżeli rzeczywiście dojdzie do baraży, bowiem wówczas na stadionie przy ulicy Narutowicza 9 w Radomiu będzie nas czekało jeszcze jedno spotkanie. A teraz za kolejną akcję
Radomiaka piłkarze zielonych zebrali brawa od kibiców. No i za chwileczkę po raz kolejny, drugi w odstępie bodajże minuty tudzież dwóch, korner dla zespołu zielonych. Legionowia dzisiaj w jednolitych białych trykotach. Radomiak na zielono i Leandro mija się teraz z piłką, ale jest uderzenie Koliny nieco zbyt lekkie. Nie miał większych problemów Adam Wilk z wyłapaniem tej futbolówki, ale brawa, brawa za tą akcję. Widać było tutaj pomysł. No jeszcze trzeba nieco popracować nad wykończeniem. I rusza teraz Legionowia z kontrą. Było to podanie adresowane do Krystiana Misia, ale połapali się tutaj zieloni. Teraz Bajat główką do przodu. I Leo do Koliny. Jest Kwiek. Próba zagrania do Leandro. Dojdzie ta piłka do Brazylijczyka. Jest z prawej strony Stomporski. Nie udało się jednak zaadresować do niego tej futbolówki. Udany przechwyt w środkowej strefie boiska zaliczył w tej sytuacji Tin Kulenowicz. Ale jak przed chwileczką Państwo widzieli, zakończyło się to wszystko na stracie. Kościelny do Górzędy, który dzisiaj w miejsce Michała Grudniewskiego. No Michał był bardzo eksploatowany w przeciągu całego sezonu. Jeden z tych zawodników, który rozegrał naprawdę bardzo dużą ilość spotkań. Dzisiaj odpoczywa. To jest jedna z rzeczy, na którą również zwraca uwagę trener Podoliński. Bowiem jednym tutaj z priorytetów sztabu szkoleniowego Radomiaka jest to, aby wszyscy zawodnicy byli zdrowi i gotowi do ewentualnej walki w barażach. No i przez to właśnie trener Podoliński żałuje, że nie mógł w dzisiejszym meczu skorzystać z usług Macieja Świdzikowskiego. No tutaj niefortunne zderzenie pomiędzy Maćkiem a Szymonem Stanisławskim. Kapitan Radomiaka ma założone szwy, no i dlatego nie występuje w dzisiejszym spotkaniu. Nie zobaczymy, nie oglądamy dzisiaj również Pawła Tarnowskiego, który ma nadciągnięty mięsień i również musi odpoczywać, aby być gotowym do ewentualnej walki o pierwszą ligę. No ale dzisiaj oczywiście jeszcze będziemy nasłuchiwać wieści z Niepołomic, bowiem Puszcza walczy z Gryfem, który ma nóż na gardle i zatem wynik w Niepołomicach na pewno jest sprawą otwartą. Teraz przebojowo przebijał się Leandro z prawej strony boiska, ale nie ma mowy o rzucie karnym w tej sytuacji, nie ma również rzutu rożnego i za chwileczkę Adam Wilk wznowi grę spod własnej bramki. Teraz Mateusz spychała w walce o tą piłkę i na szczęście chociaż tylko na chwileczkę. No i zdaniem arbitra głównego faulował w tej sytuacji Matthew Bemba. I co za tym idzie, mamy stały fragment gry w środku pola dla drużyny Legionowi. Legionowo i już gramy. Paweł Garyga starał się tam przedrzeć lewą flanką, ale skutecznie powstrzymany przez Spychałę na spółkę ze Stomporskim, który wreszcie w Wejherowie przełamał się. Miał Mateusz wiele sytuacji w poprzednich spotkaniach do tego, aby wpisać się na listę strzelców. No i wreszcie cierpliwość trenera Podolińskiego się opłaciła. Udało się zdobyć bramkę w Wejherowie. No szkoda, że nie przełożyło się to na 3 punkty. Miejmy nadzieję, że Mateusz jeszcze wpisze się na listę strzelców, chociażby w dzisiejszym spotkaniu. Przed chwileczką był zalążek ciekawej akcji. Niestety niezrozumienie właśnie pomiędzy Stomporskim a Leandro. Szkoda, bo mogło być to naprawdę bardzo ciekawe. No ale miejmy nadzieję, że co się odwlecze, to nie uciecze. Chociaż jeżeli spodziewamy się w dzisiejszym meczu gradu bramek, to myślę, że trzeba podejść do tego nieco spokojnie. W jesiennej konfrontacji pomiędzy tymi zespołami padło tylko jedno trafienie. Jego autorem był Bartosz Sulkowski w 21 minucie. No i jak się okazało, było to trafienie na miarę 3 punktów, bo to właśnie Radomiak pokonał Legionowie w zeszłej rundzie 1-0. No i miejmy nadzieję, że nie inaczej będzie w dzisiejszym spotkaniu. Kościelny do środka. Problemy jednak z opanowaniem tej piłki w wykonaniu Leandro i Wójcik. Ale również nieporozumienie w szeregach drużyny gości i Kościelny spokojnie do Szadego. Ten do Spychały. Utrzymuje się przy piłce Mateusz. Faulowany jeszcze dodatkowo w tej sytuacji. Rzut wolny dla Radomiaka. No i już gramy. Teraz umiejętnie zostawił się Leandro. Przedziera się samotnie Brazylijczyk. Schodzi do środka. Próba tam zagrania
do lewej strony boiska, ale nie najlepsza ta próba w wykonaniu Leandro. Dobry, czysty teraz odbiór Simona Koliny i Stomporski. Dobre podanie do Cupriaka, ale troszeczkę za mocno. Niemniej jednak brawa za tą akcję. Szybszy na przedpolu Adam Wilk. Gurzęda. Poza plac gry i za chwileczkę z wrzutką z autu podopieczni Mirosława Jabłońskiego. Bardzo ładna pogoda dzisiaj w Radomiu, ciepło, świeci słońce, nie zanosi się, abyśmy mieli tu dzisiaj jakiekolwiek opady. Zatem wręcz wymarzone warunki do tego, aby grać w piłkę, a już na pewno na to, aby spędzić w sympatycznym gronie, w sympatycznych okolicznościach to sobotnie popołudnie na stadionie, napić się zimnego piwka, zjeść kiełbaskę, porozmawiać, pobyć ze znajomymi, no i cieszyć się grą swojej ukochanej drużyny, która właśnie przy piłce, a konkretnie Matthew Bemba. Mamy zatem przerwę w grze. Można ją wykorzystać na przedstawienie Państwu kilku ciekawostek, jak chociażby to, że w trakcie dzisiejszego spotkania, konkretnie do godziny 15.30, po raz kolejny można głosować na Akademię Piłkarską Radomiaka, jeżeli chodzi o budżet obywatelski. No tutaj przede wszystkim chodzi o zorganizowanie sportowych zajęć dla młodzieży. Szczegółowe informacje są dostępne na oficjalnej stronie Radomiaka, także zachęcam Państwa do zapoznania się z tą inicjatywą. Również podczas dzisiejszego spotkania odbywa się zbiórka do puszek na szczytny cel, jakim jest pomoc chorej małej Antosi. Antosia to mała radomianka. Ma guza mózgu w lewej części płata skroniowego, przeszła już operację w szpitalu w Warszawie. Niestety nie udało usunąć się go do końca. No i teraz zbierane są pieniążki na operację w Niemczech, dzięki której Antosia będzie mogła żyć normalnie, bez brania chemii, bez ciągłego strachu. No i tutaj taki apel oczywiście do wszystkich, aby również tutaj małej Antosi pomóc w tej kwestii. Wszystkim, którzy oddadzą w tej sprawie chociaż grosik, będę bardzo wdzięczna do końca życia. Z góry dziękuję w imieniu swoim i Tosi, wszystkim dobrym ludziom. Apeluję o pomoc mama Antosi, także my tutaj wszyscy z telewizji Zebra oczywiście przyłączamy się do tego gorącego apelu i do tego szczytnego celu. Tymczasem cały czas trwa pomoc medyczna na murawie. No już dobre mniej więcej 3 czy nawet 4 minuty trwa ta przerwa, także myślę, że odbije się to również na czasie, którym sędzia doliczy do tych regulaminowych pierwszych 45 minut. A przed chwileczką mieliśmy tutaj, dzięki uprzejmości speakera, możliwość zapoznania się z aktualnymi wynikami z innych drugoligowych boisk. No bardzo wiele spotkań dzisiaj rozgrywanych jest równolegle, w tym to najbardziej nas interesujące w Niepołomicach. Na pewno będziemy nasłuchiwać stamtąd wieści, ale najważniejsze dla nas jest to, co dzieje się tu i teraz, a po niemalże 15 minutach w Radomiu wynik remisowy 0-0, chociaż trzeba pamiętać o tym, że teraz dobrych kilka minut trwała ta przerwa, a Zieloni mieli już w tym spotkaniu co najmniej dwie sytuacje, po których mogła paść bramka. No i oczywiście czekamy na następne.
Próba podania do Koliny, nieskuteczna i okazja do kontry, ale gubią się również w tych swoich poczynaniach ofensywnych podopieczni Mirosława Jabłońskiego. Dobrze tutaj Radomiak odczytuje grę. Bardzo ważna, dobra teraz interwencja Matthew Bęby. Przywilej korzyści stosuje sędzia, bowiem przy piłce Leandro. No i jest wreszcie gwizdek i za chwileczkę zieloni od rzutu wolnego. Upominany teraz Paweł Garyga przez Mirosława Góreckiego. Przeszkadzał tutaj we wznowieniu gry zawodnik Legionowi. Sulkowski z przechwytem. Przytomnie do środka, do Koliny. Ten do Stąporskiego ma trochę miejsca. Tutaj Mateusz, obiega go imiennik. Mateusz spychała, dobrze, wycofuje teraz do Simona. Wyłożenie piłki do Bęby. Czy będzie uderzenie z dystansu? Tak jest. No i piłka mija ostatecznie bramkę Adama Wilka, który za chwileczkę wznowi grę. Po raz kolejny warto podkreślić gorący, głośny przede wszystkim doping kibiców. No to na pewno będzie potrzebne, aby dzisiaj tutaj powalczyć o ten jakże ważny komplet punktów. Bowiem nawet niezależnie od tego, jaki wynik padnie w Niepołomicach, warto by było pożegnać się, być może pożegnać się z własną publicznością tutaj zwycięstwem. A skoro już mówimy o wyniku w Niepołomicach, ten na razie po 15 minutach brzmi 0-0. Kolina do Górzędy. Bartosz Sulkowski. Cały czas Sulkowski. Ale niestety zagrał Bartosz dokładnie w to miejsce, gdzie nie było żadnego z kolegów z zespołu. No szkoda, bo myślę, że był tutaj potencjał do tego, aby naprawdę poważnie zagrozić bramce Adama Wilka. No ale na strachu, tylko póki co się skończyło. Teraz niedokładne podanie Stąporskiego do Bęby i trzeba walczyć o odbiór tej piłki. A tymczasem wszystko wskazuje na to, proszę Państwa, że będziemy mieli wymuszoną zmianę w ekipie Legionowi, która, o czym warto wspomnieć, gra w tym momencie w osłabieniu, grają w 10. No i za chwileczkę na placu gry pojawi się z numerem 6 Maciej Goliński. A przed chwileczką dali kibice jasno do zrozumienia, jaki wynik oczywiście interesuje ich w dzisiejszym spotkaniu. Przed chwileczką oczywiście też pieśń pokazująca przywiązanie do tego klubu o wspaniałej, bardzo bogatej i bardzo długiej tradycji. No to tylko po raz kolejny udowadnia wszystkim, że piłka w Radomiu jest po prostu potrzebna na jak najwyższym poziomie. Dobrze teraz w środkowej strefie boiska Radomianie. Udało się odzyskać futbolówkę. No i ruszamy z kolejnym atakiem. A konkretnie Bartosz Sulkowski. Nie było faulu w tej sytuacji Legionowi od autu, ale wcześniej zmiana. Nie jest w stanie kontynuować swojego występu w dzisiejszym spotkaniu Marek Krotofil, bo to właśnie on odniósł tutaj kontuzję. I w 19 minucie tego spotkania w jego miejsce Maciej Goliński. Od autu Legionowi. Nie jest to wygodny rywal dla Radomiaka. Zazwyczaj zielonym gra się z drużyną spod Warszawy dość ciężko. Nie pada zbyt wiele bramek w konfrontacji z tym rywalem. Ale też nie wiadomo, ile nie jest ich potrzebny do tego, aby odnieść zwycięstwo. A tutaj dzisiaj najważniejsze są przede wszystkim 3 punkty. Standardowo trener Robert Podoliński aktywnie przy bocznej linii boiska podpowiada swoim podopiecznym. Koryguje grę, koryguje ustawienie. Spokojnie na ławce rezerwowych spotkanie obserwuje trener Mirosław Jabłoński.
Garyga. Próba przerzucenia ciężaru gry do prawej strony, ale niedokładne zagranie zawodnika Legionowi. Niemniej jednak cały czas przy piłce drużyna gości. Rozciągnięcie teraz do prawej strony. Będzie wrzutka piłki w pole karne, płasko. Dobrze interweniował tam Gurzęda. No i teraz oddala zagrożenie spod własnego pola karnego Bartosz Sulkowski. Adam Wilk. Bajat. Spokojnie starają się budować swoją akcję zawodnicy z Legionowa. Brakuje im póki co precyzji, dokładności, jeżeli chodzi o to ostatnie podanie. No ale również mamy straty w wykonaniu Radomiaka. No i jest teraz okazja do kontrataku dla podopiecznych trenera Jabłońskiego. Miękka wrzutka w pole karne, ale dobrze czujnie tutaj na przedpolu Adrian Szady. I Kamil Kościelny teraz. Do bęby. Jest Spychała. No wstał również z ławki rezerwowych trener Jabłoński. Zatem obaj panowie spod bocznej linii boiska starają się dowodzić swoimi drużynami. I po raz kolejny Kościelny. Gurzęda. Kwiek. Dobre przerzucenie w stronę Stomporskiego. I Gurzęda. Niestety nie dopadł do tej futbolówki Simon Kolina. Stomporski. Ma trochę miejsca Mateusz. Rozpędza się z prawej strony boiska. Stomporski. Dobry zwód. Jest Kolina. Jest Kolina. No szkoda, że nie zagrał teraz Simon do Mateusza. Spychały. Miał tutaj multum miejsca prawo obrońca Radomiaka. Inaczej jednak Hiszpan. Dobre teraz wrzucenie piłki w pole karne. Cały czas Radomianie. No i dopiero teraz pewną interwencją w polu karnym popisują się obrońcy Legionowi, dając sobie odrobinę wytchnienia. Spychała. Do Kościelnego. Ten do Gurzędy. Kolejna próba przerzucenia piłki do Stomporskiego. Dobrze, celnie, dokładnie. I Stomporski z Koliną. Bęba. Dobre podanie teraz Bęby do do Spychały. Próba dośrodkowania po ziemi. Ale piłka zostaje wybita z pola karnego Legionowi. No brawa za tą akcję. Widać, że zieloni są głodni gry. Wymieniają między sobą kilka podań. I co ważne, robią to blisko pola karnego Legionowi. Starając się tutaj rozmontować szyki obronne rywala. No może to się podobać. Cały czas czekamy jednak na to, aby tego typu akcja została zakończona jakimś solidnym uderzeniem na bramkę. Nie ma w tej sytuacji faulu, gramy dalej. Walczy teraz o tą piłkę Kościelny, no nie miał innego wyjścia jak w tej sytuacji faulować, bowiem groziło to bardzo groźną kontrą ze strony Legionowi, no i za to zagranie zawodnik Radomiaka ogląda żółtą kartkę w 24 minucie tego meczu. A właśnie Daniela Kraskę powstrzymywał w ten sposób Kamil Kościelny, no, który od tego momentu będzie musiał już w tym spotkaniu uważać, aby czasami przedwcześnie nie opuścić murawy. Kolejny faul naszego zespołu. No i będzie teraz okazja do tego, aby dośrodkować tą piłkę w pole karne Adriana Szadego. A kto wie, może nawet pokusić się o bezpośrednie uderzenie. No zobaczymy za chwilę, jak rozegrają ten stały fragment gry podopieczni trenera Jabłońskiego. Skromny mur ustawił sobie Adrian Szady. Gromadzą się już zawodnicy na linii 16 metra. No czekamy na to, co zrobią w tej sytuacji goście.
No ciężko powiedzieć, czy też było to uderzenie, czy próba dośrodkowania. Jakbyśmy próbę tego zagrania nie potraktowali, było ono bardzo niedokładne i w konsekwencji od bramki Adrian Szady. I Kamil Kościelny. Górzęda do Kwieka. Kamil Kościelny, wychodzi mu do gry Stąporski. Ten jednak zagrywa długą piłkę w kierunku Kamila Cupriaka. Naciska tutaj Kamil rywala, starając się zmusić go do błędu. Spokojnie Miś do tyłu, ale naciskany teraz Bajat. Wysoki pressing ze strony Radomiaka. Może się to podobać. No inne pytanie brzmi, jak długo Zieloni będą w stanie grać w ten sposób. Dobrze Kolina. Niewiele brakowało, a Hiszpan utrzymałby futbolówkę w boisku. No jednak zabrakło odrobiny szczęścia i centymetrów. Koziara do przodu w kierunku Kraski, ale niedokładnie. I Kamil Kościelny. Bęba po raz kolejny do Kościelnego. Holuje teraz tą piłkę Piotrek, mija rywala, próba zagrania do Sulkowskiego niedokładnie, ale na szczęście bez konsekwencji i cały czas Zieloni. Kwiek z pierwszej piłki do Sulkowskiego za szybko, niedokładnie i za chwilę od autu Legionowia. Niebawem minie pół godziny gry za nami, cały czas 0-0. Jeżeli chodzi o Radomiaka i Legionowie, no na pewno stroną dominującą na razie jest zespół z Radomia. Dłużej utrzymuje się przy piłce. Kreuje sobie więcej akcji, no ale cały czas brakuje nam tego wykańczającego podania, które mogłoby tutaj któremuś z zawodników zielonych otworzyć drogę do bramki strzeżonej przez Adama Wilka. Może teraz. No wydawało się, że powinien uderzać w tej sytuacji Simon Kolina. Próbował jeszcze dogrywać tą piłkę Hiszpan. Ostatecznie zrobił to niedokładnie, ale cały czas przy piłce Zieloni. Stąporski do Spychały z Koliną. Jest Bęba. No naprawdę krąży ta piłka pomiędzy zawodnikami Radomiaka, tylko no właśnie, cóż z tego, skoro cały czas nie można oddać jakiegoś grodnego uderzenia. No wydawało się, że za chwilę zrobi to Bęba. Ostatecznie Stąporski, dośrodkowanie, główka. No i wprost w ręce Adama Wilka, ale brawa, brawa za tą sytuację. Czekamy, proszę Państwa, na więcej tego typu akcji ze strony Radomiaka. Przede wszystkim zakończonych strzałem, no bo bez tego oczywiście nie ma co marzyć o zmianie tego rezultatu. I przy okazji trzeba cały czas pozostać skupionym, skoncentrowanym. Radomiak jest dłużej przy piłce, Radomiak prowadzi grę. Ale to przecież stwarza sytuację Legionowi do tego, aby wyjść z jakąś jedną, szybką kontrą. A wspominałem przecież o tym, że w spotkaniach z tym rywalem nie pada zazwyczaj zbyt wiele bramek. Tutaj dosłownie jedno trafienie może zdecydować o losach tego spotkania. Tymczasem w meczu Puszczy Niepołomice z Gryfem Wejherowo również cały czas 0-0. Rozciągnął teraz Gretin Kulenowicz do prawej strony boiska. Teraz niedokładne zagranie w wykonaniu drużyny gości. Przechwyt w środkowej strefie boiska i jest okazja do kontry. Leandro ucieka z prawej strony, Stąporski. Co zrobi Leo? Zagrywa do Stąporskiego. Nie ma spalonego. Stąporski, wyłożenie piłki. No i udana interwencja teraz jednego z zawodników Legionowi i Radomiak z rzutem rożnym. No wydaje się, że dobra decyzja Mateusza. Może należało nieco mocniej podawać w tej sytuacji. Alternatywą było jeszcze oddanie strzału z dość ostrego kąta. Zdecydował się jednak na szukanie kolegów w tej sytuacji Mateusz Stąporski. No i wywalczył dzięki temu korner dla swojego zespołu, który za chwileczkę wykona Dawid Kwiek.
krótko ze Stąporskim. Dośrodkowanie, jest główka, ale wyżej tam wyskakują zawodnicy z Legionowa. Zbyt długo zwlekał w tej sytuacji Kwiek. Na szczęście cały czas przy piłce Radomianie. Kwiek do Bęby. Nie wyszła piłka poza plac gry. Jest Dawid Kwiek wypychany teraz, ale ambitnie tam jeszcze walczy o tą futbolówkę. Kapitan Radomiaka nie jest faulowany w tej sytuacji i oddalają zagrożenie spod własnej bramki podopieczni trenera Jabłońskiego. No teraz musi uważać Piotr Górzęda, żeby się nie pomylić. Na szczęście spokojnie do Adriana Szadego. No miał tu już Piotr za plecami Daniela Kraskę, który tylko czyhał na błąd obrońcy Radomiaka. Na szczęście nic takiego nie miało miejsca. Po raz kolejny Szady. No i widzicie Państwo, tak się kończy zabawa pod własnym polem karnym. Bliski błędu golkiper Radomiaka. No mogłoby się to naprawdę bardzo źle skończyć. Kościelny. Górzęda do Koliny. Po raz kolejny Kamil Kościelny zostawia tą futbolówkę Matthew Bębie. Naciskany tutaj Gwady Lubczyk przez Daniela Kraskę. No to jest na pewno zawodnik, którego zadaniem tutaj ewidentnie jest czyhanie na jakiś błąd ze strony obrońców Radomiaka. No już raz był bardzo blisko. Idą mu teraz do pomocy jeszcze Paweł Garyga oraz Krystian Wójcik. O, Krystian Wójcik jest najlepszym strzelcem drużyny Legionowi. 13 trafień na koncie. O 2 gole lepszy jest Leandro, który ma tutaj bardzo duże szanse, aby zostać królem strzelców w tym sezonie. No w zeszłym mu się to nie udało, ale trzeba pamiętać, że lwią część rundy wiosennej Leo stracił ze względu na kontuzję. No i teraz właśnie faul na Brazylijczyku od tyłu. No myślę, że to powinna być jednak żółta kartka. No i zobaczymy, jaką decyzję za chwileczkę podejmie arbiter Mirosław Górecki. I tak jest. Mamy drugą żółtą kartkę w tym spotkaniu za faul na Leandro. A zawodnikiem ukoranym w ten sposób był Patryk Goziara, oznaczony numerem 14. Mamy zatem remis w żółtych kartkach 1-1, a za chwileczkę zieloni staną przed okazją do tego, aby zmienić tą najważniejszą statystykę i wyjść na prowadzenie w dzisiejszym spotkaniu. 33. minuta na zegarze, jest Dawid Kwiek, jest również Sulkowski, jest tam również Kamil Kościelny. No i zobaczymy. Sulkowski obok bramki. Odprowadził wzrokiem piłkę Adam Wilk. No myślę, że nieco zbyt lekkie to uderzenie, nawet gdyby ta piłka zmierzała w światło bramki. Miałby dość czasu do interwencji golkiper Legionowi Legionowo. Dobrze Kościelny. I Bartosz Sulkowski pozwala w tej sytuacji opuścić w futbolówce boisko. No i Górzęda do Bęby. Standardowo za jego plecami Daniel Kraska i Kościelny. Próba zagrania do Leandro, nieco za mocno, ale jeszcze walczy o tą piłkę Stąporski. I Bajat. Próba zagrania do Wójcika, ale ten nie opanowuje należycie piłki. Trochę teraz piłkarskiego ping-ponga w środkowej strefie boiska. No i Stąporski. Faulowany w tej sytuacji rzut wolny dla Radomiaka. Kolina do Leo. Pokazywał się tam Leandro do gry. Sulkowski. Nie decyduje się jednak na to podanie Brazylijczyk. I Dawid Kwiek.
Cały czas Kwiek przy piłce do Spychały. Dobrze to zrobił Mateusz, ale jest już przy nim dwóch rywali. Traci piłkę młody zawodnik Radomiaka. Na szczęście był na posterunku Kamil Kościelny. I właśnie przy piłce. Bęba po raz kolejny do Kwieka. Strata w środkowej strefie boiska i przy piłce Legionowia. Dobre, przytomne zachowanie Stąporskiego, odbiór piłki, ale tylko na chwilę. Dobrze Cupriak. Trochę zbyt wiele strat w tej środkowej strefie boiska mają Radomianie. No i czytają również grę zawodnicy gości. Teraz trzeba uważać, trzeba tu absolutnie dobrze się zachować. No i tak też czyni Piotr Gorzenda, podając piłkę do Adriana Szadego. No niemniej jednak było tutaj pewne zagrożenie. Wypadałoby odpowiedzieć tym samym. Piłka adresowana do Leandro. Przebija się tam Brazylijczyk, ale dobrze asekurowali teraz tą futbolówkę obrońcy Legionowi, która w konsekwencji blokuje tą akcję Radomiaka. Piłka ląduje w rękach Adama Wilka, który właśnie ekspediuje ją daleko, do przodu. I dobra interwencja teraz Bartosza Sulkowskiego. No cierpiał przy okazji tej interwencji jeden z zawodników Legionowi. W związku z tym przerwa w grze i piłka dla drużyny gości. ...37 minut gry za nami, cały czas 0-0. Na pewno Radomiak ma więcej z gry. No nie przekłada się to może na jakąś porażającą liczbę sytuacji podbramkowych. No niestety brakuje tutaj wykańczającego podania. Wiele podań wymieniają między sobą podopieczni Roberta Podolińskiego. Niestety najczęściej nie kończy się to stworzeniem groźnej sytuacji pod bramką Adama Wilka. No tych strzałów jednak za wiele nie mieliśmy, a teraz dodatkowo kontra ze strony drużyny gości. Rozwija się ten atak. Prawą flanką będzie wrzucenie piłki w pole karne. Płaskie wrzucenie, na szczęście dobrą interwencją popisuje się w tym momencie Piotr Gorzenda i za chwileczkę korner dla drużyny Legionowi. W pozostałych spotkaniach Olimpia Elbląg prowadzi z Olimpią Zambrów 2-0, Błękitni remisują z Wartą 1-1. Rozwój z GKS-em Bełchatów 0-0, Puszcza z Gryfem również 0-0, Siarka przegrywa 1-2 z Rowem Rybnik, Polonia Bytom remisuje ze Stalą Stalowa Wola 0-0, Raków prowadzi z Odrą Pole 1-0, a Polonia Warszawa prowadzi z Kotwicą Kołobrzeg również 1-0. No wszystkie te spotkania na pewno są ciekawe, bowiem trwa pasjonująca walka o utrzymanie, trwa również jeszcze walka o to trzecie miejsce. Tutaj po raz kolejny Puszcza z Radomiakiem na remis. I ważna teraz dobra interwencja Adriana Szadego, dobre, mocne uderzenie ze strony Legionowi. No ale wygląda na to, że jednak nie dotknął piłki nasz młody golkiper. No, z naszej tutaj perspektywy wyglądało, że jednak miało to miejsce. Myślałem, że za chwileczkę będzie kolejny korner dla drużyny Legionowi, ale nic z tych rzeczy. Niemniej jednak bardzo poważne ostrzeżenie ze strony drużyny gości. Aż wstał z ławki rezerwowych po raz kolejny trener Robert Podoliński. Gorzenda pozwala opuścić piłce plac gry, chociaż próbował tam wywierać na nim nacisk Krystian Wójcik. I Szady do Gorzendy. Niedokładne zagranie teraz Piotra Gorzendy. Przechwytuje piłkę Matthew Bęba i Kościelny do Kwieka. Ma trochę miejsca w środku Dawid. Zagrywa do Spychały. Nie ma spalonego. Spychała ze Stąporskim. Obrócił się Mateusz. Bęba przytomnie do Koliny. Kolina.
Próba zagrania Simona do Leandro, ale zbyt lekko. No wydaje się, że powinien w takich sytuacjach uderzać Simon Kolina. No na pewno nie egoistyczna gra jest godna pochwału, ale no też trzeba sobie powiedzieć szczerze, że jeżeli ma się takie sytuacje, jeżeli dochodzi się do pozycji strzeleckiej, to jednak należy uderzać. Nikt przecież absolutnie w takiej sytuacji nie miałby do Simona Koliny pretensji. A bez uderzeń na bramkę zmienić tego rezultatu, który cały czas brzmi 0-0, się po prostu nie da. Na zegarze 41 minuta, zatem powolutku zbliżamy się do zakończenia tej pierwszej połowy. I Górzęda do Leo, ten z pierwszej piłki do Cupriaka, niedokładniej za chwileczkę Legionowi od autu. Sulkowski wprost pod nogi jednego z zawodników drużyny gości. Ważna teraz musi być ta interwencja z Pychały. Nie poradził sobie, jest strzał w wykonaniu Pawła Garygi. Na szczęście bardzo nieudane, niecelne to uderzenie zawodnika z Legionowa i za chwileczkę Adrian Szady. Nieco piknikowo nam się zrobiło na stadionie przy ulicy Narutowicza 9, no ale to na pewno jest też pokłosie gry. Tak jak mówię, Radomiak utrzymuje się przy piłce. Nie ma jednak wielu akcji podbramkowych, niezbyt wiele strzałów, także przycichli również tutaj nieco kibice zielonych. No nie obserwujemy sympatyków drużyny gości, ale pamiętając spotkanie w Legionowie, no to właśnie taka cicha i spokojna atmosfera panuje na spotkaniach Legionowi u siebie. Tam raczej nie ma zorganizowanego dopingu, jedynie pojedyncze sytuacje, kiedy spontanicznie kibice zaznaczają tam swoją obecność. No a tutaj po krótkiej przerwie po raz kolejny z dopingiem ruszają Warchoły z Radomianą. Miejmy nadzieję, że ruszą się też nieco żwawiej piłkarze i stworzą nam wreszcie jakąś akcję godną tego, aby nasze serca zabiły nieco mocniej. Stara się tam przeszkadzać Leandro. Pomaga mu teraz Cupriak. I Górzęda. Niedokładnie. Kolejny przechwyt w środkowej strefie boiska ze strony Legionowi. No i teraz rzut wolny dla drużyny gości. Już gramy. Szybki przerzut piłki do Daniela Kraski. Osamotniony tu z lewej strony boiska. Tańczy ze Spychałą. Cały czas Kraska. No wrócili już tutaj Radomianie. Radzi sobie również Spychała. Brawo. No zbyt długo zwlekał zawodnik Legionowi. I w konsekwencji stracił tą futbolówkę. Teraz mocno naciskany Kolina, no ale to jest to wyszkolenie technicznie. Wyszli z tej sytuacji Radomianie, głównie za sprawą Simona Koliny. No i jest teraz okazja do kontrataku. Jest Cupriak z lewej strony boiska. Wysokość pola karnego, wyłożenie do Kwieka, uderzenie zablokowane jednak. No i udaje się oddalić teraz Legionowi zagrożenie spod własnej bramki. Szkoda, ale nie rezygnują Zieloni. Legionowia rusza z kontratakiem. Dobre wyłożenie piłki do Wójcika. No na szczęście póki co najlepszy strzelec Legionowi nie może się wstrzelić, jeżeli chodzi o bramkę Radomiaka. No oby tak pozostało już do samego końca. Stąporski ma miejsce, żeby zagrać do Leandro. Tak też czyni. No może teraz Leandro. Biegnie Stąporski. Leo indywidualnie. Nie ma w tej sytuacji żadnego faulu, nie ma w tej sytuacji rzutu karnego, chociaż reklamuje teraz, zdaje się, zagranie ręką. Mateusz Stąporski machnął na to wszystko tylko ręką Leandro, no a Radomiak od autu. Stąporski ze Spychałą, Kolina. Po raz kolejny Radomiak. Dobry pomysł Mateusza Spychały, a niestety odczytali zamiary zawodnika Radomiaka goście. No i teraz Kościelny, ważne, żeby się nie pomylić. Cały czas czyha tam za plecami obrońców Radomiaka Daniel Kraska. A na zegarze zbliża się, proszę Państwa, 45 minuta. No i zaraz zobaczymy, czy i o ile potrwa
Ta pierwsza połowa dłużej, teraz ważna również interwencja i odważna dama Wilka na przedpolu. Tutaj główką zagrywał bramkarz Legionowi. A pierwsza połowa zostaje przedłużenia dokładnie o 180 sekund. Tyle jeszcze sobie pogramy. Tyle czasu ma Radomiak na to, aby strzelić tę przysłowiową bramkę do szatni. Kamil Kościelny. Matthew Bemba. Spokojnie dospychały. Rozpędza się młody obrońca Radomiaka. Traci, ale bez konsekwencji. Przywilej korzyści. Stąporski. Dośrodkowanie. I wybija teraz na rzut rożny. Jeden z zawodników Legionowi. Będzie jeszcze okazja do tego, aby zagrozić bramce Adama Wilka ze stałego fragmentu gry w końcówce tej pierwszej połowy. Zmierza już do narożnika boiska Dawid Kwiek. Być może jest to jedna, jeśli nie z ostatnich, to ostatnia okazja do tego, aby objąć tutaj jeszcze w pierwszej połowie prowadzenie w tym spotkaniu. Zamieszanie podbramkowe, niestety akurat piłka wylądowała tam, gdzie byli tylko i wyłącznie zawodnicy Legionowi. Gdyby nie to, myślę, że byłaby całkiem spora szansa na to, aby skierować tą futbolówkę do bramki. Ale jeszcze ambitnie Radomianie, niestety uciekła ta piłka Dawidowi Kwiekowi i za chwileczkę Adam Wilk od bramki. Bardzo możliwe, że będzie to ostatnie wznowienie gry w pierwszej części tego spotkania. Główkuje Spychała poza plac gry. Za chwileczkę oddał to Legionowia. Konkretnie piłkę będzie wrzucał Krystian Miś. Musi to zrobić ponownie. Po raz kolejny Spychała. No nie udało się teraz wybić tej piłki dalej. Będzie wrzut z autu na wysokości pola karnego Radomiaka i ważna teraz interwencja Mateusza Stąporskiego. No więc wygląda na to, że to Legionowia będzie miała swoją okazję w końcówce tej pierwszej połowy. Czaruje tam Miś, przy nim Stąporski, blokuje zawodnik Radomiaka, ale za chwileczkę Legionowia z rzutem rożnym. No i prawdopodobnie to będzie ostatnia akcja tych pierwszych 45 minut. Jest dośrodkowanie, piąstkuje Adrian Szady. Jeszcze próba uderzenia ze strony Aleksandra Bajata. No i to właśnie było ostatnie zagranie, jeżeli chodzi o pierwszą połowę spotkania Radomiaka Radom z Legionowią Legionowo. Po pierwszych 45 minutach wynik w Radomiu brzmi 0-0. Nie doczekaliśmy się bramek. Mają zieloni przewagę, są dłużej w posiadaniu piłki, ale na razie trzeba sobie powiedzieć niezbyt wiele z tego wynika. Mamy również wyniki z innych boisk. Olimpia Elbląg cały czas prowadzi z Olimpią Zambrów 2-0. W Stargardzie remis 1-1 w spotkaniu Błękitnych z Wartą. Taki sam wynik w Katowicach, gdzie Rozwój remisuje z GKS-em Bełchatów 0-0. Siarka Tarnobrzeg przegrywa z Rowem Rybnik już 1-3. Polonia Bytom remisuje ze Stalą Stalowa Wola 0-0. Raków wciąż prowadzi z Odrą Opole 1-0. Kotwica remisuje, a więc wyrówna się nam wynik spotkania w Kołobrzegu. Kotwica, Polonia, Warszawa 1-1. No i najbardziej nas interesujące spotkanie, oczywiście oprócz tego, które oglądamy, Puszcza Niepołomice, gry w Wejherowo 0-0. Ja zapraszam Państwa teraz na 15 minut przerwy. Słyszymy się niebawem. Na program zaprosił sponsor Miasto Radom. Na program zaprasza Strefa Dobrego Smaku. Lokale nie na żarty. Na mecz zaprasza sponsor firma Wosztyl EU.
Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Obiektów. Prestiżowe marki modowe. Przyjazna atmosfera. Punkty gastronomiczno-usługowe. Zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny. To walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom, ulica Grzeczna Rowskiego 29 przez 31. Jedna maszyna. Dwa charaktery. Kierunek Czarnobyl. Do zobaczenia w Zebra TV. Kanał 828 w telewizji kablowej Wektra. Zebraliśmy się w Wektrze. Oglądaj. Dziennik od poniedziałku do piątku godzina 17.15. Wyszukani. Środa godzina 17.45. Kontrast. Wtorek godzina 17.45. Telewizja Zebra. W sieci Wektra na kanale 828. Na program zaprosił sponsor Miasto Radom. Na program zaprasza Strefa Dobrego Smaku. Lokale nie na żarty. Na mecz zaprasza sponsor firma Wosztyl EU. Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga, tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91.
40 obiektów. Prestiżowe marki modowe. Przyjazna atmosfera. Punkty gastronomiczno-usługowe. Zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny. To walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom, ulica Grzeczna Rowskiego 29 przez 31. Jedna maszyna. Dwa charaktery. Kierunek Czarnobyl. Do zobaczenia w Zebra TV. Kanał 828 w telewizji kablowej Wektra. Zebraliśmy się w Wektrze. Oglądaj. Dziennik od poniedziałku do piątku, godzina 17.15. Wyszukani. Środa, godzina 17.45. Kontrast. Wtorek, godzina 17.45. Telewizja Zebra. W sieci Wektra na kanale 828. Na program zaprosił sponsor Miasto Radom. Na program zaprasza Strefa Dobrego Smaku. Lokale nie na żarty. Na mecz zaprasza sponsor firma Wosztyl EU. Super Express Taxi. Ekspresowe taxi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga! Tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Obiektów. Prestiżowe marki modowe. Przyjazna atmosfera. Punkty gastronomiczno-usługowe. Zawsze świeże produkty i atrakcyjne ceny. To walory, dzięki którym zakupy robi się z przyjemnością. Galeria Fenix. Twoje ulubione miejsce na zakupy. Radom, ulica Grzeczna Rowskiego 29 przez 31.
maszyna. Dwa charaktery. Kierunek Czarnobyl. Do zobaczenia w Zebra TV. Kanał 828 w telewizji kablowej Wektra. Zebraliśmy się w Wektrze. Oglądaj. Dziennik od poniedziałku do piątku, godzina 17.15. Wyszukani. Środa, godzina 17.45. Kontrast. Wtorek, godzina 17.45. Telewizja Zebra. W sieci Wektra na kanale 828. Witam Państwa po przerwie. Za chwileczkę rozpocznie się druga połowa spotkania pomiędzy Radomiakiem Radą a Legionowią Legionową. W drużynie gości druga zmiana z boiska. Zszedł oznaczony numerem 9 Daniel Kraska. W jego miejsce z 22 Wojciech Kalinowski. Ja jeszcze przypomnę przy okazji, że partnerami dzisiejszej relacji są prezydent miasta Radomia, pan Radosław Witkowski, firma Carglass, Marcin Zagorzon, firma Windor Paweł Redestowicz, Wosztl EU oraz Strefa Dobrego Smaku, czyli lokale nie na żarty. I właśnie przed chwilą rozpoczęła się druga połowa tego spotkania. Cóż powiedzieć o pierwszej? Dużo posiadania piłki, jeżeli chodzi o Radomiaka, wiele podań. Na pewno więcej z gry mieli zieloni, ale z tego niewiele wynikało, niezbyt wiele okazji do tego, żeby strzelić tutaj bramkę dającą zielonym prowadzenie. Za to groźne uderzenie po stronie Legionowi. Legionowo tam piłka otarła się o słupek i było to najpoważniejsze ostrzeżenie ze strony drużyny gości, przynajmniej póki co w tym spotkaniu. No ale teraz już może skupmy się na tym, co się dzieje tu i teraz, bowiem już pierwsza akcja z lewej strony w wykonaniu Dawida Kwieka. Próba wyłożenia tej piłki, ale jeszcze niedokładnie. Nie było tam żadnego z kolegów, który mógłby tą piłkę skierować do bramki Adama Wilka. Istotną informacją jest również to, że w swoim spotkaniu remisuje Puszcza Niepołomice i to pomimo tego, że już w drugiej minucie zespół z Niepołomic miał rzut karny. Ostatecznie nie został on wykorzystany i cały czas Puszcza remisuje z Gryfem Wejherowo 0-0. No, wypada tylko powiedzieć, że gdyby takim wynikiem zakończyło się spotkanie w Niepołomicach, a Radomiak zdobył tutaj 3 punkty, no to cały czas jest otwarta droga do trzeciego miejsca i wszystko wówczas rozstrzygnęłoby się w ostatniej kolejce. No ale najpierw przede wszystkim trzeba zwyciężyć tutaj w dzisiejszym spotkaniu z Legionowią i dopiero potem oglądać się na wynik, który panuje na boisku w Niepołomicach. No to przechodząc już, proszę Państwa, do wydarzeń, które mam tutaj przyjemność komentować, a my wszyscy oglądać. Przy piłce Sulkowski do Dawida Kwieka. I znowu Sulkowski, naciskany tutaj mocno przez Żebrowskiego. Kościelny. Przepuścił piłkę Leo. I spokojnie Adam Wilk. Faulowany w tej sytuacji przez Pawła Gargę Matthew Bemba i od rzutu wolnego Radomiak. Kolina. Naciskał go tam Krystian Wójcik, na szczęście nie pomylił się Hiszpan. I Stomporski. Spychała. Próba dwójkowej akcji ze strony zielonych i za chwileczkę Mateusz wrzuci piłkę od rzutu z autu. Bemba. Nieporozumienie teraz w szeregach Legionowi. Nie wybił tej piłki Aleksander Bajat i w konsekwencji Radomiak z rzutem rożnym z prawej strony boiska. Na zegarze 49 minuta. No ależ wyśmienicie byłoby, gdyby na samym początku tej drugiej odsłony udało się objąć prowadzenie.
Podobnego zdania są kibice w Radomiu, którzy teraz krzyczą ruk, 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 gol, gol, gol. No miejmy nadzieję, że dostosują się do tej prośby zawodnicy Radomiaka. Ale nie najlepsze teraz to dośrodkowanie i za chwileczkę Adam Wilk spod własnej bramki. Jeżeli chodzi o ostatnich 5 spotkań w wykonaniu Radomiaka, 2 zwycięstwa, 2 remisy, 1 porażka. W przypadku Legionowi jest to bardzo podobne zestawienie, 2 zwycięstwa, remis oraz 2 porażki. No, zespole z Legionowa, trener Podomski mówił, że jest to taki solidny, drugoligowy zespół, dużo biegający. Za najważniejsze ogniwa trener Podoliński uznał tutaj, jeżeli chodzi o drużynę gości, Patryka Koziarę oraz Macieja Golińskiego. No akurat Patryka Koziarę obserwujemy dzisiaj na boisku, ale póki co na razie tylko zaznaczył swoją obecność żółtą kartką. Na spalonym tymczasem Kamil Supry, jak szkoda, było tutaj troszeczkę miejsca z lewej flanki na to, aby postarać się stworzyć coś ciekawego z tej akcji. Ale niestety za chwileczkę grę wznowi Adam Wilk. Dobra główka Sulkowskiego, zgrywa również w ten sam sposób Kwiek, no i Stąporski do Spychały, Kolina. Przerzucenie do Cupriaka, ale dobrze ustawiony w tej sytuacji Mikołaj Grzelak, kapitan zespołu Legionowi w tym meczu. I po raz kolejny Wilk. Już druga piłka adresowana przez golkipera Legionowi do Mateusza Żebrowskiego. Radzą sobie na szczęście z nim zawodnicy Radomiaka, no i Bęba wypuszcza tutaj piłkę Cupriakowi. I po raz kolejny szybszy w tej sytuacji Goliński. Sulkowski, dośrodkowanie, jest Leo. No trochę za bardzo był pod piłką Leandro, aby móc tutaj mocno i celnie ją uderzyć główką, a teraz trzeba wracać, powstrzymać ten kontratak Legionowi, no ale na szczęście tutaj pomocna dłoń ze strony drużyny gości, niedokładne zagrania, niestety tym samym odwdzięcza się Radomiak. I kolejny aut dla Legionowi. Prosta strata teraz. Za chwileczkę grę wznowią Radomianie, a konkretnie Spychała, który zagrywa do Kamila Kościelnego. Dawid Kwiek. No teraz coraz głębiej cofa się Dawid, starając się pomagać tutaj w rozegraniu tej piłki. Podobnie zresztą postępuje Matthew Bemba, no a wiemy, że to jest zawodnik, który potrafi tutaj jednym podaniem uruchomić kolegów. No teraz ładnie Stąporskiego wypatrzył Kościelny, niestety nieco za mocne jednak to podanie do Mateusza. Piłka opuściła plac gry, na pewno brawa za pomysł, no ale trzeba więcej tej precyzji, tej dokładności, tu przecież cały czas jest o co grać. Nawet jeżeli sprawa awansu miałaby się rozstrzygnąć w barażach. A czy do tych dojdzie, to w ogóle jest odrębna sprawa. Wszyscy, myślę, wiemy, a dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, no to poinformuję, że trwa zamieszanie związane z licencją dla Ruchu Chorzów. Niebiescy są zagrożeni bezpośrednim spadkiem z Ekstraklasy. No i tutaj już mówimy przede wszystkim o tym aspekcie sportowym. Natomiast niezależnie od tego, czy się utrzymają, czy też spadną do pierwszej ligi, nie wiadomo, czy otrzymają
licencję na grę, czy to w Ekstraklasie, czy w pierwszej lidze. W zeszłym tygodniu komisja licencyjna zawiesiła właśnie licencję Ruchu Chorzów. Gdyby to zostało utrzymane w mocy i to ze względu na nieregulowanie zobowiązań, no to wówczas Ruch Chorzów nie wystartowałby ani w rozgrywkach Ekstraklasy, ani w pierwszej ligi. No i wówczas mogłoby to oznaczać, że tak jak przed sezonem Wisła, Puławy, tak samo w tym sezonie Radomiak, piastując czwarte miejsce, być może awansowałby do pierwszej ligi bezpośrednio, bez gry. Tak było w zeszłym sezonie, być może tak będzie również i w tym, no ale tutaj będziemy musieli jeszcze uzbroić się w cierpliwość i poczekać na rozwój wypadków. A skoro jesteśmy przy Wiśle Puławy, no to to jest jeden z potencjalnych rywali Radomiaka, jeżeli chodzi o baraże. Wymienia się tutaj jeszcze Bytowie Bytów oraz Znicza Pruszków. No zobaczymy, z kim ostatecznie, ewentualnie oczywiście, przyjdzie się Radomiakowi w tym dwumeczu zmierzyć. Warto podkreślić, że przewagę boiska będzie miał w tej sytuacji zespół drugoligowy, no czyli Radomiak, bowiem pierwsze spotkanie będzie rozgrywane na terenie pierwszoligowca. Rewanż w Radomiu. Także tutaj zdecydowanie w korzystniejszej sytuacji byłaby drużyna Zielonych, która właśnie teraz przy piłce, a konkretnie Simon Kolina. No bawi się tutaj teraz z Garygą Kolina. Ważne, że nie stracił. Sulkowski przytomnie do tyłu, do Górzędy, ten do Kościelnego. Spychała ze Stomporskim. Ładna dwójkowa akcja zawodników Radomiaka. Płaskie wyłożenie teraz piłki przez Stomporskiego, ale za bardzo schowani za plecami obrońców byli w tej sytuacji Leandro z Supriakiem. I już gramy. Kolina do Sulkowskiego. Zagranie w kierunku bęby. Kolina. Ale za lekko do Stomporskiego, przechwytuje tą piłkę Miś. Zagrywa od razu do przodu w kierunku Wójcika. No nie można się tutaj teraz pomylić. Przy piłce Górzęda. Spokojnie, bezpiecznie do Adriana Szadego. Na zegarze 56. minuta tego spotkania, no więc czas ucieka, a wynik cały czas brzmi 0-0. Pokrzykuje teraz na swoich podopiecznych trener Podoliński. No w ostatnich dwóch spotkaniach Zieloni zdobywali sporo bramek. 4-1 z GKS-em Bełchatów, 3-3 z Gryfem Wejherowo. No tymczasem z Legionowią cały czas 0-0. No ale wspominałem o tym już na samym początku. To nie jest rywal, z którym Radomiak z reguły strzela zbyt wiele bramek. Tu gra się ciężko. Niekoniecznie ładnie dla oka. To zawsze są mecze cechowane dużą ilością walki. I nie inaczej jest w dniu dzisiejszym. Miejmy nadzieję, że ten stan rzeczy za chwileczkę się zmieni, przy czym cały czas trzeba uważać na kontrataki ze strony gości, bowiem tutaj jeden, jedyny udany może zadecydować o losach tego spotkania. Powstrzymany teraz Leandro przez blok defensywny Legionowi, która rusza z kontrataki, ma konkretnie Żebrowski. Ma tutaj trochę miejsca z prawej strony zawodnik Legionowi. No nie wiem, czy to teraz była próba zgrywania do jednego z kolegów zespołu, czy też próba uderzenia na bramkę Adriana Szadego. Tak czy inaczej, było to zagranie bardzo niecelne i w związku z tym przy piłce Zieloni, a w Niepołomicach cały czas 0-0. Rusza Kwiek, skutecznie powstrzymany w tej sytuacji nasz kapitan. Garyga, również skuteczna interwencja na tym zawodniku podopiecznych Roberta Podolińskiego. No i gramy. Bęba. Cały czas przy piłce Gwadelupczyk. Odgrywa teraz do Koliny. Jest spychała. Zmuszony wycofać tą piłkę do Kościelnego. Sulkowski. No dobrze jest ustawiona Legionowia. Wysoko. Nie mamy zbyt wielkiego pomysłu na to, co zrobić z tą piłką. I Kwiek powstrzymany w tej sytuacji.
I rusza Legionowia. Ucieka z prawej strony Żebrowski. Pierwszy Kolina, chociaż wyłuskał mu jednak tą piłkę zawodnik Legionowi. No i trzeba teraz uważać. Żebrowski będzie uderzał. Na szczęście piłka odbija się od Piotra Górzeny, chociaż to jeszcze nie koniec. Walczy tam Wójcik. Kolejne uderzenie, na szczęście bardzo niecelne, daleko od bramki Adriana Szadego, który za chwileczkę wznowi grę spod własnej bramki. Górzenda. Blisko niego Garyga. No po zejściu Daniela Kraski to właśnie wygląda na to, że Garyga stara się tutaj przeszkadzać w rozgrywaniu akcji Radomiakowi. No a teraz pod naciskiem Kamila Cypriaka wybicie piłki poza plac gry i za chwileczkę Radomiak od wrzutu z autu. Już Sulkowski do Kwieka. Schodzi do środka Kwiek, ale już wrócił za nim Garyga. Kolina. Dospychały przeniesienie ciężaru gry na prawą stronę boiska. Będzie dośrodkowanie. No ale tutaj wprost na głowę jednego z zawodników Legionowi, Legionowo. A w Radomiaku szykuje się pierwsza zmiana. Już gotowy do gry jest oznaczony numerem 24 Szymon Stanisławski. No sporo mamy tutaj górnych piłek w wykonaniu zawodników Radomiaka, więc na pewno swoją posturą, swoimi gabarytami Szymon nadaje się do tego typu gry. Może tutaj się poprzepychać, powalczyć o te górne piłki. Myślę, że takie może mieć zadanie. Tymczasem próba uderzenia z woleja w wykonaniu Stomporskiego. Ekwilibrystycznie, ale nieudane to zagranie i przy piłce drużyna gości. Piłka opuszcza plac gry, a więc jest okazja do zmiany i plac gry opuści Simon Kolina z numerem 23. No dziękujemy Simonowi za grę. Starał się szukać gry, szukać kolegów. Wydaje się, że co najmniej 2-3 razy miał okazję do tego, żeby uderzać na bramkę. Adama Wilka zdecydował inaczej. Niemniej jednak słyszycie Państwo, brawami żegnany Hiszpan. No i w jego miejsce Szymon Stanisławski z numerem 24. Zatem pierwsza korekta składu w wykonaniu trenera Roberta Podolińskiego. 3 zmiany jeszcze w zanadrzu, no 2 mniej. Ma do swojej dyspozycji trener Mirosław Jabłoński. No i zobaczymy, czy i kiedy trenerzy zdecydują się na kolejne korekty swoich jedenastek. Kościelny. Do Górzędy. Bęba. I już podbiega do niego Garyga. Niejako z automatu. Górzęda. Błąd Górzędy. Na szczęście wypnął swojego rywala z pola karnego Piotr Górzęda. I ten błąd bez konsekwencji. No ale to już któryś raz, kiedy niestety, ale Piotr Górzęda zagrywa niepewnie w obrębie swojego pola karnego. No myślę, że dzisiejszy mecz to taki test dla tego zawodnika w kontekście gry, ewentualnej gry w barażach. No i teraz tajemnicą Poliszynela pozostaje, czy daje trenerowi Podolińskiemu więcej pytań, czy też kreuje więcej odpowiedzi, czy też kreuje więcej pytań co do swojej osoby Piotr Górzęda. No ale tutaj ocenę pozostawimy trenerowi Podolińskiemu. Tymczasem niedokładnie z przodu Radomiak i przy piłce Garyga. Rozciągnięcie gry z środkowej strefy boiska. Ładne teraz wypuszczenie piłki przez Patryka Koziarę. I rusza Legionowia lewą stroną boiska. Zagranie w pole karne, no na szczęście dobra teraz interwencja właśnie Piotra Górzędy. Jest okazja do kontry dla Radomiaka, no ale trzeba nieco szybciej przynosić ten ciężar gry pod bramkę Legionowi. Przy piłce Dawid Kwiek. Zbyt lekko do Cypriaka. Żebrowski. Obiega go tutaj z prawej strony Grzelak. Ostatecznie mamy uderzenie z dystansu, no ale myślę, że to uderzenie absolutnie nie wymaga komentarza. Daje się już odczuć wśród kibiców frustrację związaną z brakiem szybszych akcji ze strony Radomiaka. No wydawałoby się, że przed chwileczką trzeba było jednak szybciej ruszać pod pole karne drużyny gości. Trochę brakuje też siły, mocy w tych podaniach, które niestety nie dochodzą do celu. No teraz nakładką wchodził w tej sytuacji
Mikołaj Grzelak, w związku z czym rzut wolny przyznany Radomiakowi, no ale to wszystko blisko środka boiska, także jeżeli nie wrzucenie piłki w pole karne, no to myślę, że jakieś krótkie rozegranie ewentualnie nas tutaj czeka. Absolutnie nie ma mowy o bezpośrednim uderzeniu. No zobaczymy, na jaki wariant rozegrania tego stałego fragmentu zdecyduje się Dawid Kwiek. Jednak dośrodkowanie. No ale piłka minęła wszystkich zawodników, zarówno Legionowi, jak i Radomiaka. I za chwileczkę Adam Wilk spod własnej bramki. Niezbyt póki co ciekawe spotkanie, absolutnie nie przeszkadza kibicom Radomiaka, którzy świetnie bawią się na trybunach, przy okazji dopingując zawodników Radomiaka, ale to już jest atmosfera, do której tutaj z pewnością przywykliśmy. A na zegarze, proszę Państwa, 65. minuta, więc niewiele ponad 25 minut regulaminowego czasu gry, a wynik brzmi cały czas 0-0. Na szczęście teraz w tej sytuacji na pozycji spalonej Krystian Wójcik, gdyby nie to, stanąłby oko w oko z Adrianem Szadym. I Dawid Kwiek. A w Niepołomicach, proszę Państwa, cały czas Puszcza remisuje z Gryfem 0-0. Przypomnę, że to jest wynik jak najbardziej dla nas ważny, istotny i póki co korzystny w przypadku trzech punktów oraz remisu Puszczy. Radomiaka i zespół z Niepołomic dzieliłby tylko jeden punkt, no i wówczas jeszcze wszystko mogłoby się wydarzyć. Byłoby o co grać w Rybniku. Byłaby okazja grać o bezpośredni awans, no a teraz Zieloni domagali się w tej sytuacji rzutu karnego. Przywołuje teraz sędzia do siebie prawdopodobnie Stąporskiego. No i wszystko wskazuje na to, że będzie zawodnik Radomiaka ukarany kartką. Tak jest, żółty kartonik w 66. minucie dla Mateusza Stąporskiego za próbę wymuszenia jedenastki. Przytomnie teraz spychała, wyekspediował tą piłkę daleko, do przodu. Myślę, że warto by było teraz zastosować wyższy pressing. Namawia do tego Matthew Bemba. Trzeba tutaj na pewno bliżej podejść, trzeba wreszcie strzelić tą bramkę, aby nie mieć do siebie żadnych pretensji. No przecież gdyby spotkanie w Niepołomicach zakończyło się remisem i taki sam wynik padł tutaj, no to naprawdę byłaby wielka, wielka szkoda. W końcu jest to mecz u siebie przed własną publicznością z rywalem, który jak najbardziej jest do grania. Ale niestety w ostatnich spotkaniach brakuje szczęścia Radomiakowi. No nie wykorzystaliśmy sytuacji w Poznaniu. Tam przecież było 1-0, bramka stracona w doliczanym czasie gry. Brak zwycięstwa również w Wejherowie. Analogiczna sytuacja z tym, że tym razem 3-3. No może teraz? I piłka niestety ostatecznie mija bramkę Adama Wilka, chociaż po drodze dotknął ją któryś z zawodników Legionowi, albo był to też sam golkiper i Radomiak z rzutem rożnym. No ale wreszcie odważniejsze wejście w pole karne, uderzenie i nieco poważniejsze zagrożenie bramki drużyny gości. Właśnie tak trzeba grać. No bo już wystarczająco dużo naprawdę zmarnowanych okazji i szans w poprzednich spotkaniach mieli Zieloni. Sulkowski. No i sami, proszę Państwa, Państwo widzieli bardzo dobra główka w wykonaniu Szymona Stanisławskiego, ale to wszystko w środek bramki, dokładnie w miejsce, gdzie ustawiony był Adam Wilk. No ale wydawało mi się, że golkiper Legionowi
jednak wybijał tą futbolówkę. Okazuje się, że jednak nie. Nie ma zatem nawet rzutu rożnego dla Radomiaka. Tymczasem jest zmiana. Plac gry opuścił Mateusz Stąporski, który niedawno został karany żółtą kartką i to na pewno właśnie ze względu na to opuszcza plac gry. Nie chce ryzykować w tej sytuacji trener Podoliński i w miejsce Mateusza na placu boju z numerem 21 Dariusz Brągiel. No tak jak wspominałem wcześniej, wiele razy Radomiak nie wykorzystał tej ręki, którą podawali mu rywale. Teraz przynajmniej do 70 minuty tą rękę wciąż podaje Puszcza, nie Połomice. No naprawdę wypadałoby z tego skorzystać. Za chwileczkę po raz kolejny Grzela, od autu. No tym razem nieco lepsze wykonanie tego autu w wykonaniu Legionowi, chociaż też nie udało się stworzyć w tej sytuacji żadnego zagrożenia pod bramką Radomiaka. No i za chwileczkę spod bramki Adrian Szady, a tymczasem w rozmowie z trenerem Podolińskim Leandro. A do zakończenia tego spotkania nieco ponad 20 minut. Sulkowski. Gurzenda. Niedokładnie. Próbował odebrać Bęba, no i nabił jednego z zawodników Legionowi. Brawo. Stanisławski. W walce o piłkę z Golińskim. No i teraz przytomne rozciągnięcie gry do Garygi. Schodzi do środka, uderza, na szczęście blokuje to uderzenie Sulkowski, ale cały czas w posiadaniu futbolówki Legionowia. Teraz przytomnie do Żebrowskiego, nie ma spalonego, no na szczęście po raz kolejny nabity Bartosz Sulkowski, ale to był bardzo dobry i niebezpieczny przerzut teraz ze strony Legionowi. Ucierpiał teraz w tej akcji zawodnik Radomiaka, ale wygląda na to, że nie będzie mu jednak potrzebna pomoc medyczna. A Legionowia za chwileczkę od rzutu rożnego. Ustawił sobie już piłkę Garyga. Nie jest gwizdek sędziego. Dośrodkowanie. No i na całe szczęście to uderzenie mija światło bramki Adriana Szadego. No zaspała tam w tej sytuacji nieco nasza obrona. I było bardzo, bardzo niebezpiecznie w tej sytuacji. Sporo miejsca zostawili Żebrowskiemu. Na szczęście zawodnik Legionowi z tego nie skorzystał. Stanisławski walczy Stachu. Przeczytali jednak teraz to zagranie do Cupriaka zawodnicy Legionowi, którzy ruszają z kontrą. Wraca naprawić swój błąd Stanisławski. No i to się opłaciło. Odzyskujemy futbolówkę. Cupriak. Z prawej strony teraz Kamil. Na lewą powędrował Brągiel. Schodzi do środka Cupriak. I do Kwieka. Niedokładnie do Leo. I Kościelny. Sulkowski, niedokładnie do Brągiela, Żebrowski, Garyga zbiega do środka, zagranie Żebrowskiego, ale bardzo, bardzo niedokładne, wprost w ręce Adriana Szadego. Niedokładni są w swoich akcjach zawodnicy Legionowi, przynajmniej na razie, ale trzeba na to uważać, to była bardzo ważna strata, no i gdyby dokładnie zagrywał Żebrowski, to mogłoby być naprawdę, naprawdę bardzo gorąco. Teraz przebojowe wejście Cupriaka, ale przepisowo powstrzymywany nasz zawodnik. Teraz fauluje Stanisławski, ale przywilej korzyści dla drużyny gości. Cały czas w posiadaniu piłki Legionowia. Blisko straty, ale jednak Żebrowski. Po raz kolejny do Garygi, po raz kolejny niedokładnie.
i rusza Kościelny. Do Leo. Wygania teraz swoich kolegów bliżej pola karnego Leandro. Rozpędza się Brazylijczyk. Jest z prawej strony Cupriak. Do niego zagranie, ale po raz kolejny na spalonym Kamil Cupriak. No czekał Leo z tym podaniem. Może powinien zagrywać nieco wcześniej. I tak po raz kolejny ta akcja spełzła na niczym. Szykuje się, wszystko wskazuje na to, kolejna zmiana w ekipie drużyny gości. Do wejścia szykuje się z 15 Mateusz Wajdzik. Zobaczymy, kogo zastąpi. Nie widzę na razie żadnych ruchów w obozie Radomiaka. Tutaj dwie zmiany. Na boisku są już Stanisławski i Brągiel w miejsce Koliny i Stomporskiego. I Wilk do Żebrowskiego. Jest przy nim Sulkowski. Faulowany zawodnik Legionowi, Legionowo. Goliński do Grzelaka. Próba wymiana kilku podań między Legionowią. Przerwana przez zawodników Radomiaka, ale również niedokładnie Zieloni. I po raz kolejny Grzelak. Prosta strata i od autu Radomiak. Pierwszy kwiek. Bęba rozciąga do Spychały. Niedokładnie do Cupriaka. Jest okazja do kontry dla Legionowi. 3-5. Pole karne Radomiaka. Zagranie do środka. Pewnie Szady. Spychała. Cupriak. Do Bęby. Jest Dawid Kwiek, jest Sulkowski, jest również Dariusz Brągiel, ale zdążyła już wrócić Legionowia. Schodzi do środka Brągiel z Bębą, dobrze Gwadelupczyk, jest Brągiel, za daleko niestety, za daleko wypuścił sobie w tej sytuacji piłkę Dariusz Brągiel, szkoda, bo już bardzo naprawdę ładnie wchodził w to pole karne, gdyby zrobił to nieco precyzyjniej, nieco bliżej miał tą piłkę przy nodze, no to kto wie, czy w 77 minucie tego meczu nie mielibyśmy 1-0 dla Radomiaka, a tak niestety cały czas remis w Radomiu, a za chwileczkę zmiana, o której mówiłem wcześniej, gotowy już do wejścia Mateusz Wajdzik i pojawi się na boisku w miejsce Krystiana Misia, oznaczonego numerem drugim. A w jego miejsce na placu zameldują się z numerem 15 Mateusz Wajdzi. Mniej niż kwadrans pozostał do końca tego spotkania, proszę Państwa. Cały czas 0-0. Nie inaczej w Niepołomicach, chociaż z tego co widzę puszcza jest w natarciu. Niemniej jednak w tym wypadku wynik również nie ulega zmianie. Co innego na innych boiskach, ale o tym za chwileczkę, bo w ataku Radomia kolejne uderzenie, ale niestety nad bramką Adama Wilka. A więc szybciutko Olimpia Zambrów, Olimpia Elbląg 2-2, a więc stracili zawodnicy z Elbląga swoje prowadzenie. W Stargardzie Błękitni wychodzą na prowadzenie 2-1 w konfrontacji z Wartą. GKS prowadzi z Rozwojem Katowice 1-0. Siarka Tarnobrzeg przegrywa z Rowem Rybnik już 1-4. No to na pewno jest duża niespodzianka. Stal Stalowa Wola remisuje z Polonią Bytom 1-1. Raków podwyższa na 2-0 w starciu z Odrą Opole. A Kotwica Kołobrzeg, co warte podkreślenia, przegrywała już na własnym terenie z Polonią Warszawa 0-1. Tymczasem po 78 minutach prowadzi 2-1. A wracając do wydarzeń w Radomiu, od autu Mikołaj Grzelak. Niedokładnie, ale za chwileczkę po raz kolejny zawodnicy Legionowi
od autu, konkretnie Grzelak, do Wójcika. No i tym razem rzut wolny dla podopiecznych Mirosława Jabłońskiego. Jeden z niewielu, z którego można stworzyć teraz jakieś zagrożenie pod bramką Radomiaka, no więc trzeba teraz się skupić, krótko i dobrze pokryć. Jest wrzutka. No i nie zastanawiał się w tej sytuacji, co zrobić Szymon Stanisławski. I bardzo dobrze, Leandro utrzymuje się przy piłce, Brazylijczyk. Nie zdecydował się zagrywać do Brągiela i cały czas Leo. Dobrze, do Sulkowskiego. No i trochę nerwowo zawodnicy Legionowi. Gdyby była lepsza komunikacja, to myślę, że inaczej by rozwiązali tą akcję, bowiem absolutnie tam nie było zagrożenia ze strony Radomiaka. Także sprezentowany w zasadzie rzut rożny. No i miejmy nadzieję, że Zieloni będą potrafili sklecić z tego prezentu coś ciekawego. Sulkowski. Pewnie na przedpolu Adam Wilk. Górzęda. No teraz, jak ja to mówię, piłkarski ping-pong. No i dopiero teraz opanowują piłkę zawodnicy z Legionowia. Z Legionowa, przepraszam. W walce o piłkę Sulkowski, ale nie tracą zawodnicy z Legionowa. Ładnie to zrobił Wójcik, no ale na szczęście traci piłkę ostatecznie zawodnik Legionowi. Ale tylko na chwilę. Bęba. Leo. Piłka opuściła plac gry. No powinna to być na pewno piłka dla Radomiaka. No i taka też jest decyzja sędziów. Leo do Stanisławskiego. Po raz kolejny Leandro. I rzut rożny dla Radomiaka. Trochę szczęśliwie, bowiem miał już tą piłkę w rękach Adam Wilk, ale ostatecznie znalazł się z nią poza linią końcową. No i za chwileczkę po raz kolejny okazję do dośrodkowania będzie miał Bartosz Sulkowski. Na zegarze 81. minuta tego meczu. Mocne uderzenie Szymona Stanisławskiego. Doszedł do pozycji strzeleckiej, no ale niestety widzieliście Państwo, bardzo wysoko nad bramką Legionowi uderzał Stanisławski. Być może należało spróbować miękkiej wrzutki albo nieco lżejszego uderzenia. No kto wie, może tam odbiłaby się ta piłka od ręki któregoś z zawodników drużyny gości. A tak, w posiadaniu futbolówki Legionowia, no ale tutaj krótko kryją zawodnicy Radomiaka, konkretnie Sulkowski. To przede wszystkim dzięki niemu odzyskaliśmy teraz tą futbolówkę, no ale cały czas ta gra toczy się daleko od bramki Legionowi, a czas ucieka. Matthew Bęba naciskany stracił na rzecz Wójcika. No ale również zbyt dużo ekwilibrystyki po stronie zawodników Legionowi. Teraz przebojowo Brągiel. No i kolejny rzut rożny, proszę Państwa, bodajże trzeci w przeciągu 2-3 minut. Osiemdziesiąta druga minuta tego spotkania. Rusza spontaniczny doping, a przy piłce Sulkowski. Jest dośrodkowanie. Bardzo podobne w wykonaniu do poprzedniego, no z tym, że tym razem nikt go nie zamknął, nie udało się oddać strzału, a teraz trzeba wracać do obrony. Przy piłce Kwiek. Do Szadego. Kościelny. Spychała. Schodzi do środka Kwiek. Dobre zagranie do Sulkowskiego, ale odskoczyła za bardzo piłka teraz Bartkowi, aby można było ją zgasić i spróbować oddać strzał. Szkoda, była to niezła okazja zawodników Radomiaka.
strata spychały i za chwileczkę spod bramki Adam Wilk. Na zegarze 83. minuta. No tak liczę te minuty, proszę Państwa, bo wynik cały czas nie ulega zmianie. Cały czas remis w starciu Radomiaka z Legionowią. No i nie inaczej jest w Niepołomicach. A to jest dobry wynik dla Radomiaka. No słyszycie teraz Państwo, jakie wsparcie otrzymują tutaj piłkarze Radomiaka od swoich kibiców. No i cały czas czekamy na tą chociażby jedną, ale jakże ważną, jakże potrzebną, upragnioną bramkę ze strony Zielonych. Dobry odbiór Bęby. Sulkowski. Do Leandro. Dobrze opanował tą piłkę Brazylijczyk. No teraz było, wydawało się, niebezpieczne zagranie ze strony Grzelaka, ale jednak nic takiego nie widział sędzia Mirosław Górecki i gramy dalej. Sulkowski. Górzenda. Kościelny. Cupriak. Z Kwiekiem. No i udało się wywalczyć wrzut z autu. Przy piłce kapitan Radomiaka. Bęba. Brągiel. Sprytnie to chciał zrobić Dariusz Brągiel, ale niestety nieudany ten zwód. W dodatku faul zawodnika Radomiaka. No i za chwileczkę odrzutu wolnego podopieczni Mirosława Jabłońskiego. Dobrze w tej sytuacji zastawiał się Mikołaj Grzelak. 86. minuta. No zobaczymy, ile arbiter główny nam doliczy tutaj do tej drugiej połowy. Myślę, że możemy się spodziewać 2-3 minutek, no więc jest jeszcze troszeczkę czasu. Ale trzeba sobie powiedzieć szczerze, że na razie z przebiegu gry w tej drugiej odsłonie no również nie mieliśmy zbyt wielu klarownych sytuacji do tego, aby strzelić tutaj tą bramkę, która wszystko wskazuje na to, mogłaby być decydująca. Mówiłem od początku, w spotkaniach z Legionowią często decyduje jedna góra, dwie bramki, no ale cały czas nie możemy się ich doczekać tutaj dzisiaj w sobotę w Radomiu. Sulkowski. Bęba. Naprawił swój błąd teraz w tej sytuacji Kościelny. I cały czas jeszcze Kościelny. Zapędził się pod pole karne Legionowi. I szczęśliwie, ale piłka dla Radomiaka. Stanisławski z Leandro. Cały czas przy piłce Radomianie. Szybko do Leo. I Stanisławski. Nie ma w tej sytuacji faulu. Próba zagrania Stacha do Leandro, ale niedokładnie połapali się w tej sytuacji zawodnicy z Legionowa i cały czas przy piłce Zieloni. Kwiek. Uderzenie Dawida, ale obok bramki Adama Wilka. Brawa dostaje teraz za tą decyzję kapitan Radomiaka, ale niestety wyniku to nie zmienia. Tymczasem szykuje nam się ostatnia zmiana w szeregach drużyny gości. Na placu gry zamelduje się oznaczony numerem 8 Ernest Dzięcioł, a plac gry opuszcza Mateusz Żebrowski oznaczony numerem 77. Kwiek do Górzędy. I Sulkowski. Próba przerzucenia teraz do Leandro. Biegnie Spychała. W Niepołomicach cały czas 0-0. A z kontrą Lusza Legionowia.
No, z tej kontry już, proszę Państwa, nic nie będzie, ale trzeba się spieszyć. 88 minuta na zegarze. Cały czas remis w Radomiu. Leandro po raz kolejny nie dał rady opanować. Zbyt wysoka ta piłka. Teraz walczy Bęba. Skutecznie spychała do Cupriaka. Kościelny. No niestety przypomina to, proszę Państwa, walenie głową w mur. No nie jest Radom jak w stanie sforsować tej defensywy Legionowi. Teraz jeszcze próba wrzutki, ale czujnie na 11 metrze golkiper Legionowa. No i niestety, ale trzeba powiedzieć sobie szczerze, że póki co nic nie wskazuje na to, aby udało się odwrócić losy tego spotkania. Chociaż jak mówi stare piłkarskie porzekadło, dopóki piłka w grze, wszystko jeszcze jest możliwe. Sulkowski do Szadego. Po raz kolejny Sulkowski. Kolejna długa piłka. No już tylko do takich rozwiązań uciekają się Radomianie, ale nie wiem, czy jest to najlepszy sposób na to, aby spróbować jeszcze pokonać w tym spotkaniu golkipera Legionowi. No ale gramy. Spychała. Będzie kolejna wrzutka. Tak jest. Do Leandro, no ale za nisko. Ewidentnie te górne piłki nie przynoszą rezultatu. No jest to takie już typowe granie na aferę. Tymczasem Wójcik zagrywa do przodu. No tutaj przeszkadza Gurzęda i skutecznie powstrzymuje Mateusza Wajdzika. Ale za chwileczkę Legionowia od autu, a my już niebawem dowiemy się, o ile to spotkanie zostanie przedłużone. Na zegarze już jest 90 minuta, a w akcji Legionowia. Tak jak w pierwszej połowie, tak również i teraz 180 sekund nadziei dla Radomiaka na strzelenie tej jedynej bramki i przedłużenia sobie szans na to, aby zająć trzecie miejsce w tabeli, bowiem w Niepołomicach cały czas również 0-0. Cupriak do Leandro. Przy piłce Leo. Przepycha się Brazylijczyk. No ale nie decyduje się teraz odgrywać do Brągiela. Jednak do Cupriaka. Z prawej strony Cupriak. Wycofuje do Spychały. Będzie wrzutka. Ale za mocno. Będzie jeszcze walczył Leandro, ale niestety piłka mija światło bramki. No teraz sfrustrowany Brazylijczyk, a za chwilę od własnej bramki Adam Wilk. No nie spieszy się teraz z wznowieniem gry golkiper drużyny gości. Nie ma co się dziwić. Ostatnie fragmenty tego spotkania, proszę Państwa. I faul w tej sytuacji Szymona Stanisławskiego. No niestety, ucieka nam w tym momencie, proszę Państwa, szansa na trzecie miejsce, chociaż po raz kolejny wynik w Puszczy Niepołomice jest dla nas korzystny. Nie potrafimy z tego skorzystać. 0-0. Za chwileczkę arbiter główny, który patrzy już na zegarek, pan Mikołaj Górecki, zagwiżdże po raz ostatni, kończąc to spotkanie, kończąc nadzieję Radomiaka na bezpośredni awans. No było w przekroju tej rundy wiosennej sporo szans na to, aby skorzystać z sytuacji, która kreowała się w lidze. Była możliwość do tego, żeby awansować bezpośrednio. No a teraz dodatkowo nie dość, że nie ma zwycięskiej bramki dla Radomiaka, to takowa pada dla drużyny gości. Cieszy się Legionowia. Legionowo w doliczonym czasie gry strzela bramkę na 1-0. Analogiczny wynik padł w Legionowie, z tym, że dla Zielonych, a więc pełny rewanż ze strony podopiecznych Mirosława Jabłońskiego.
No i to jest koniec, proszę Państwa. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek szanse na bezpośredni awans Radomiaka, przynajmniej z trzeciego miejsca, pozostaje walka w barażach, ewentualnie oczekiwanie na sytuację ruchu Chorzów, a raczej nie na tyle na sytuację, co na decyzję komisji licencyjnej, co zrobić z ruchem Chorzów. Natomiast myślę, że problem jest inny. Jest to kolejne spotkanie, w którym Radomiak traci bramkę w doliczonym czasie gry. Tak było z Wartą Poznań, tak było z Gryfem Wejherowo i tak jest w dniu dzisiejszym z Legionowią Legionowo. I myślę, że tutaj właśnie na tym będzie musiał się bardzo poważnie zastanowić trener Robert Podoliński, bowiem jeżeli dojdzie do baraży, jeżeli Radomiak będzie się bił w tym dwumeczu o awans, no to absolutnie to nie może w ten sposób wyglądać. Ta gra nie może w ten sposób wyglądać. Sam opiekun Radomiaka wspominał o tym, że jest według niego spora różnica między dołem pierwszej ligi, a czołowymi zespołami drugiej. Mówił o tym, że Radomiak musi być absolutnie w doskonałej formie, zawodnicy muszą być zdrowi, aby można było tutaj skutecznie walczyć o promocję do najs pierwszej ligi. No i trzeba sobie powiedzieć, że przynajmniej na razie Radomiak daleki jest od takiej dyspozycji, od dyspozycji, która pozwalałaby mu skutecznie myśleć o tym dwumeczu, o promocji do wyższej klasy rozgrywkowej. No zrozumiałe jest teraz sfrustrowanie kibiców, którzy tutaj w naprawdę minorowych nastrojach opuszczają stadion przy ulicy Narutowicza 9, ale na pewno nie tak miało to wyglądać. Po raz kolejny korzystny rezultat w Niepołomicach. Znowu z niego nie korzystamy. No i myślę, że w tych końcowych fragmentach tego sezonu coraz więcej pytań. Na program zaprosił sponsor Miasto Radom. Na program zaprasza Strefa Dobrego Smaku. Lokale nie na żarty. Na mecz zaprasza sponsor firma Wosztyl EU. Super Express Taxi. Ekspresowe taksi z rabatami, tylko 2 zł za kilometr. Uwaga! Tylko z nami co 10. przejazd gratis. Telefon 48 191 91. Na piłkarskie święto zaprasza prezydent Radomia Radosław Witkowski.